Hej, cześć, siema wam wszystkim, z tej strony Stryciarz, to jest Euro Truck Simulator 2 w ramach Simulator Day. Dzisiaj jedziemy sobie manem. Na pace mamy oczywiście ciężarówki marki Scania. I znajdujemy się na wyjeździe z Batny, tak więc... Tak więc wyruszamy w naszą dziewiczą podróż po Afryce. Zdecydowałem się teraz jechać manem, gdyż Volvo już się najeździłem, po prostu stwierdziłem, że trzeba pojeździć trochę czymś innym. I trafiło akurat właśnie na tego mana. Dlatego jedziemy. Znajdujemy się na całkiem malowniczych terenach, jedziemy na wysepkę, która znajduje się... nie wiem gdzie. Ale gdzieś na oceanie na pewno. Odległość to jest... nieduża, o ile się nie mylę, więc myślę, że tak odcinek nie będzie za długi. Akurat na drogach australijskich, o zajec, na drogach australijskich praktycznie zjeżdżę ile fabryka dała, no gdyż te drogi nie są jakieś takie wymagające w niekiedy. Szczególnie jak będziemy jechać przez pustynię. Tam po prostu będę jechał maksymalną dozwoloną prędkością, gdyż no nie ma sensu jechać wolniej, tak? Znaczy maksymalną dozwoloną prędkością, jaką w ogóle ten samochód może wyciągnąć, ta ciężarówka. No gdyż po prostu tak jak mówię, no nie ma sensu tam się wlec. Tam jest odcinek prostej po prostu drogi biegnącej przez pustynię. I według mnie po prostu nie ma sensu przedłużać tylko odcinka. Okej, tu zaczynają się nieprzyjemne eski. Ogólnie to wyłączyłem sobie wszelkie wspomagacze na ekranie, czyli ten GPS, jakieś tam dodatkowe to lusterko po prawej stronie, prawda, żeby było trochę bardziej realistycznie i żeby jechało się w miarę fajnie, tak? Tak więc, no... dodałem trochę takiego smaczku, żeby to był rzeczywiście symulator. Jakby to chociaż po części wyglądał jak symulator. No i co? No i jedziemy. Tych esek to ogólnie tak jakoś za bardzo nie lubię. Zawsze tutaj trzeba ograniczać prędkość. Chociaż te jeszcze nie były takie duże. Są tutaj niektóre takie eski na tej mapie, że o właśnie jedną widzimy przed nami. Gdzie to naprawdę jest mordęga, prawda? Co sami zaraz zresztą zobaczycie. W sumie chyba mogę załączyć oświetlenie. No i proszę. Sami widzicie, jak to zaczyna wyglądać już z perspektywy kierowcy. No ja oczywiście się nie oszczędzam. Jadę 120 ponad na godzinę, nawet nie wiem ile jadę. Ale to jest akurat mało ważne. Gdyż... w tym symulatorze jakoś... w tej grze, w tym symulatorze jakoś nie za bardzo... lubię jeździć taką prędkością, jaką nakazują znaki. Gdyż to jest dla mnie strata czasu, no. Szczególnie, że jeżeli jest taka możliwość jechać z większą prędkością niż nam nakazują, to tak robię. No bo czemu nie? Teoretycznie, tak jak mówiłem, nie chcę przedłużać bezsensownie czasu odcinka. Dlatego też... będę jechał jak jadę. Okej. Okay. Tutaj widzę, że ten pan to chyba faktycznie zbyt do siebie wziął to, że to są ostre zakręty. No ale co poradzimy? No nic nie poradzimy. Dobra, zaczął przyspieszać. Super. Tam jedzie nasz kolega. Daily Fresh? Chyba tak. Tak więc, tak jak mówiłem, znajdujemy się w Afryce, podróżujemy manem. Dodałem sam sobie kilka tych smaczków różnych na tym, na samym ciężarówce, żeby była lepiej, ładniej, no może nie tyle ładniej, co na pewno bardziej oświetlona i w niektórych momentach nawet ładniej, tak? Tak więc... wygląda może... chociaż trochę lepiej, no mam nadzieję. Znaczy, to malowanie oczywiście czarno-czerwone, to innej opcji nie ma, tak? Musi być i chuj.
Dobra, to jest chyba ostatni łuk, prawda? Nie, przedostatni. Ale ten pan przed nami coś naprawdę grzebie. Nie wiem nawet ile to waży, ale to jest stosunkowo lekki ładunek. Patrząc po tym, jak w sumie się rozpędzam, tak? No, z 10 ton może maksymalnie targam. Tak więc... Będzie się jechało w miarę luźno. Powinno się by nam jechać w miarę luźno. W sumie zważywszy na to, że mogę na chwilę włączyć GPS-a, mamy 817 km, kolejną łezkę przed nami i 14 godzin jazdy. No dobra, no. Niech będzie. Jest, teski. Nienawidzę ich. Po prostu ich nienawidzę. I tu ani przyspieszyć, ani ten... Ani wyprzedzić, co najważniejsze. No jest ciasno, jest bardzo ciasno, tak. Jak jedzie się dłuższym ładunkiem, takim ponadgabarytowym, to naprawdę można się namęczyć na niektórych łukach. Szczególnie jak jest taki ruch, jaki jest tutaj. I szczególnie jeżeli bierzemy ten łuk po zewnętrznej, a nie po wewnętrznej. Po wewnętrznej to jest jeszcze pół biedy, co prawda. Tam na poboczu, jak się wyjedzie czy coś, to jest ok. No, tak więc tak to wygląda, moi drodzy. No i mamy krówki. Krówki są, krówki biegają. Ciekawe, co bym jedną przejechał. Zapewne by mnie zatrzymała i pewnie jest twardsza niż ściana. Czy tym widziałem? Nieważne. Jedziemy dalej. Wolałbym się temu nie przyglądać. Okej, to są jeden, dwa... No, jeszcze chyba tylko dwa łuki nam zostały. W grze mamy godzinę 14, z tego co chyba już 15 nawet po tym, jak tak jedziemy. Tak, dokładnie, 15 chyba, 41 nawet. Zaraz 16. No, ale cóż. Powiedziawszy to, mówię, tak jak mówiłem, bardzo malownicze tereny. No, te góry w oddali to są takie trochę puste. Zapewne kwestia tego, że no... Nikt już tam nie robił żadnych drzew, krzaków i tak dalej, bo to jest akurat mało ważne. Ale tereny, które znajdują się przy drodze, są naprawdę bardzo ładnie wykonane i fajnie się jedzie. No i dobra, został nam jeszcze jeden łuczek, ale to już taki łagodniejszy. Ja za bardzo chcę wyprzedzać w sumie tutaj. Będę jechał za nim. Czy tak bardzo przepisów nie chcę łamać. Przepisy to my zaczniemy łamać, jak wyjedziemy na pustynię. Nie da się ukryć. No właśnie, powoli zaczynamy wyjeżdżać. No i po prawo skręcie w sumie będzie się działo. Będą się działy różne rzeczy, zaufajcie mi. Różne nieprzepisowe przede wszystkim. Panie, nie hamuj tak ostro. Myślę, że chociaż tutaj w korku jakoś tam za bardzo nie będziemy stać. Chociaż tak patrzę, że większość skręca w prawo, tak więc jakoś damy radę się wcisnąć. Bynajmniej mam taką nadzieję. Jedziemy w kierunku Tunis w takim razie. To w sumie łatwo jest się wcisnąć, widzę, bo tu jest osobny pas na wyjazd z tej, z drogi. No jedź, jedź, jedź. No jedziesz czy stoisz? No i nie, no nie, nie wiadomo jak go odebrać, no nie wiadomo, no po prostu nie wiadomo, tak? Cholera wie, czy to chciał ustąpić, czy nie? Się zastanawiał. Mamy 70 na razie. Później będziemy mieli 110, a i tak będziemy jechać po prostu tyle, ile fabryka dała. I oczywiście będziemy łamać wszelkie, kurwa, przepisy moralności i normalności jazdy na drodze, nie? Tutaj muszę się strzec, bo gdzieś tutaj z tego co wiem, to są fotoradary pochowane. Więc tutaj jako tako ostrożnie. Ale tą 80-ką myślę, że tak na spokojnie. 60-ką, 80-ką. Nie wiem ile tutaj tam było, chyba 60. Ale jadąc za tymi przygłupami, to w sumie
Prędkość nie przekroczymy, bo oni jadą równiusieńko z prędkością, jaka jest dozwolona maksymalnie, tak więc. No po prostu nie da się przekroczyć. Ale zaraz i tak to będziemy robić. Tylko musimy stąd wyjechać. No i tu mamy znowu 60. Całkiem ładnie tym manem mi się jedzie, powiem szczerze. Chyba jak na razie najlepiej niż. Znaczy najlepiej z dotychczasowych ciężarówek, z jakimi miałem do czynienia. A z kilkoma już miałem. Czekajcie, niech se przypomnę. Na pewno był Volvo i ten MAN. I jeszcze jakaś jedna była. Chyba Mercedes. Chyba. Ale to nie wiem. No i dobra, tutaj jedziemy, już ile fabryka dała. Będziemy łamać tutaj wszelkie przepisy, jakie się da. Więc przygotujcie się na ciekawą jazdę. Chociaż ciężko będzie tu wyprzedzić jakkolwiek, bo z naprzeciwka nie dość, że jadą, to tu jest sznur samochodów. Więc może być ciężko łamać te przepisy nawet. Ale będziemy próbować. Nie, za górki, dopiero jak z za górki wyjedziemy, to wtedy coś będziemy próbować, bo tak to nic nie widać. A nie za bardzo widzi mi się wyjechać na czołówkę w sumie. Okej. No, tu jest już lepiej. Tutaj widzę, nawet mam. Nie, no ale po prostu, no ciężko jest cokolwiek, bo naprzeciwka jeżdżą. W nocy to tutaj jest pusto praktycznie. No ale to w nocy, prawda? Zaraz zobaczymy. Może się uda jakoś z górki, jak będziemy jechać. Nie no, no jak jechałem do tej miejscowości, to jechałem w noc, to było naprawdę pusto na tej drodze. No ale cóż poradzić. Tu jakaś eska dzika jest. Więc naprzeciwko jedzie kolejny. W ostateczności zawsze mogę wyprzedzać i wymuszać pierwszeństwo, prawda? Wymuszać wpuszczenie mnie na pas. Tak więc. No zobaczymy, jak to będzie. Okej, w sumie tu mamy pusto. To możemy spróbować. Z naprzeciwka już jeden jedzie. Na razie wciśniemy tutaj. No i dobra. Pewnie mu trochę ciśnienie podniosłem za kierownicą, ale co tam. Czyli jeden wyprzedzony. Zostało jeszcze z 50. W sumie tą ciężarówkę tylko wyprzedzić by wypadało. Bo nas powalnia strasznie ruch. To będzie takie dość trudne zadanie. Ale spróbujemy. Spróbujemy. Może się uda. W sumie to nawet nie mogę osobówek dogonić. A, bo tu pod górkę jest. Oto tu będzie teraz hardkorowo z górki, jak dobrze pamiętam. Tak więc w trybie ekspresowym rozpędza się do 120, a nawet wyżej. Nawet do 170. Tylko pytanie brzmi, czy nie będzie mi nic naprzeciwka jechało, prawda? Wtedy na lajcie będę mógł jakikolwiek manewr wykonać. Od czasu do czasu są jakieś znaki, zakaz wyprzedzania, 110, no nie, do 100 było ograniczenie, zrutu tutu. No ale żaden normalny kierowca jadący tędy by raczej się nie stosował do tych ograniczeń. Bo po co? No matko, ile ich jedzie? Powaliło was totalnie? Przecież ja tu nic nie mogę nawet wyprzedzić. Tragedia. Po prostu tragedia. Spodziewałem się, że jakiś tam będę mógł wziąć manewr, wykonać. Spróbujemy teraz. No ale co? No muszę się wcisnąć, bo już zaraz pod górkę, a z naprzeciwka jedzie. I chuj. Nie wcisnę się. No nie wcisnę się, no. No jedź, kurwa! Naj! Podejście numer 2. Już niedługo.
Tu się nie da, no po prostu się nie da, tak. Spodziewałem się, że będzie łatwiej. Jak nie, to będziemy się grzebać, no co? Będziemy jechać za tym ciężarówką, no bo jak nie będzie innej możliwości. Zakaz wyprzedzania, a mnie chuj wyprzeda. Tak jak mówiłem. Raczej mało kto się tu będzie stosował do przepisu. A na pewno nie ja. Gdzie obawiam się, że wcześniej dojadę kurwa do portu, niż uda mi się wyprzedzić tą ciężarówkę, co jedzie przed nami. Za dużo jedzie ich z naprzeciwka, no. Nie da się ukryć, jak tam wygląda za nami. No, za nami też tam kilku jedzie. Też im pewnie ciśnienie podnoszę trochę. Ale 60 na godzinę pod tą górkę jest nie najgorzej. Ja tu ostatnio z czym ja jechałem, nawet nie pamiętam. Ale trochę... Trochę pod te górki się męczyła ta ciężarówka. Trochę ta prędkość była mniejsza. Jechałem... Do minimum zszedłem chyba do 20, już niżej się nie dało. I się toczyłem 20 na godzinę pod górkę. Okej! Przed nami wygląda to lepiej niż wyglądało. Teraz możemy zapierdzielać, ile fabryka dała. Chociaż przez jakiś odcinek. Zawsze coś, może uda nam się trochę wariacko pojeździć. Może nawet coś wyprzedzić, coś ten... Nie no, dalej jest ten korek, dalej jest ta ciężarówka, dalej się za nią grzebią. I kurwa, z naprzeciwka oczywiście, jak ja bym chciał wyprzedzić, to nie mogę, bo z naprzeciwka jedzie ich kilku. Chyba, że zrobię to w ten sposób. No tak też można. Przecież to było z przypadku. Tak nie miało być. Zagapiłem się trochę. Ale co tam? Jak mówię, łamanie przepisów na wszelkie możliwe sposoby. Czy jakby tak prawą stroną wyprzedzać? Nie, no już nie przesadzajmy już. Jako tako damy radę. Jako tako możemy jechać tak. No Jezu. No i właśnie to tak wyglądało, jak jechałem pod górkę z poprzednim ładunkiem. Ledwo, ledwo, ale pod górkę, nie? No ale znowu będę musiał spędzić. Tylko teraz będę musiał się postarać wyhamować. Ciekawe, jak daleko mamy w sumie do tego portu. Jest 18:51 w grze. Prawie 19. To za ruch trochę się uszczupli. Mam taką nadzieję. No tu się przed górką fajnie będzie rozpędzić. To nam tak prędkości nie zredukuje bardzo. A z perspektywy... Jakie przekroczenie? Gdzie tu był fotoradar? Przecież ostatnio dymałem kurwa 160 na godzinę i nie było żadnego tego. Ja pierdziele, nie wierzę w to. Że tutaj prędkości kurwa obowiązują w tych i tych godzinach kurwa. Ale nie, naprawdę jechałem w nocy. Nie było czegoś takiego, żebym kurwa... mnie fotoradar złapał. Nieważne. Trudno się mówi. Co to tam 2000, jak mam milion? 1,5 miliona w sumie. Tak więc... De facto nie jest tam to parę groszy w tą czy w tą. I dojeżdżamy do jakiejś mieściny już powoli, widzę. No to może... Tak jak mówiłem, no będzie... Grzebiemy się do samej kurwa miejscowości, tak więc... Nie za bardzo to... Sorry, nie za bardzo to wyszło jak chciałem. No ale trudno. Czyli z złamania przepisów to były nici. Może minimalnie. Cały misterny plan w pizdu. Chociaż nie wiadomo, czy to jest ta miejscowość akurat, w której będę zjeżdżał. Tego nie wiem. Ale jakieś lotnisko jest. Więc w sumie zaraz się dowiemy, co tu się takiego dzieje. Tu się nawet drugi pas zaczyna. To będziemy mogli pruć. Skoro się zaczyna drugi pas. Teraz będzie... O, proszę bardzo. Pan przed nami już zaczął przyspieszać. No i tak to zaraz skręcamy, więc za bardzo się nie rozpędzimy, panie! Pan tak gwałtownie nie hamuje. Genowa. No. Zapierdzielamy na statek.
To co, dojechaliśmy do... Nie wiem w sumie co za miejscowość. Tunis. Dojechaliśmy do Tunis. Dobra. O. Długo się nastałem na światłach. W sumie to i dobrze. No jedź, 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 jedź. No co się zatrzymujesz, no człowieku? No i myślę, że on nawet chociaż będzie skręcał, on se pojechał w cholerę. Co za ludzie. 50. Pociągi, pociągi. Wow. Już wiem, czemu to jest 50. Chociaż o wiele szybciej nie jechałem. Ale trochę mną zarzuciło. Tu mam 40. W sumie zaraz powinien być port. Myślę, że jeszcze tak z jakieś 5-10 minutek i będziemy na miejscu. Mam nadzieję, że ten odcinek jakiś nie jest w chuj długi, bo nawet nie mam jak tego pilnować. Ale no. Trochę dłuższy nigdy nie zaszkodzi. 70. Pewnie jakiś fotoradar zaraz mnie schwyci. O, wiedziałem! Skąd ja to wiedziałem? No. Chociaż tak za szybko nie jadę, no ale oczywiście, że mnie fotoradar schwyci. Dobra, tu se skręcimy. No i w sumie jesteśmy w porcie. Zawsze spoko. Teraz pytanie na dziś. Jesteśmy w porcie, ale... Tu jest port, dobra. Tutaj sobie zahaczymy. Dzień dobry. Ja chcę popłynąć z do... Ojej, tylko tutaj mogę. To 5 godzin do przodu. Spalamy światełko i jedziemy. I to zostało nam 176 km. No to praktycznie końcówka. Czy tak jak mówiłem, jakieś 5-10 minutek. Tutaj powolutku. W sumie jadę pod prąd, ale nieważne. Tutaj jakoś tak inaczej się za bardzo wyjechać nie da. No i proszę. O, pusta droga, no w sumie noc jest. Ja to w nocy wolę jeździć, bo w nocy to jest chociaż... No i czerwony. Ale światła działają cały czas. No ale cóż. W nocy to jest bynajmniej pusta droga, można sobie pozwolić. A to, że te mandaty, fotoradary, czy to... Kto by na to patrzył? I jedziemy. Ogólnie udajemy się do... No, coś tam to nie. Do Olbi. Już tam widać byłem raz. I tam sobie zakończymy. Ładne budynki w sumie, takie... Kurwa, oczojebne, różowe, niebieskie, kurwa... Wow. Okej, tu mamy rondo. Przydałoby się zredukować prędkość. Dobra. Ale mną buja trochę. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. Siedemdziesiątka. Jak się nie mylę, drugie rondo będzie? Nie. Jest skrzyżowanie. No i co? No i teraz mam praktycznie całą prostą drogę. Tak więc, no nie powinno być problemów większych. Poza tym, że łuk mogę trochę źle wziąć i się wypierdzielić. No nie, tu jest jeszcze jedno skrzyżowanie z tego, co widzę. No to, a chuj tam.
się będę pieprzył. Tak tym pasem muszę jechać, tak tym pasem muszę jechać. No i co? Tu już mamy trochę bardziej zielone tereny. Też ładnie zresztą wyglądające w oddali jakieś tam góry. Na tych górach są jakieś tam krzaki, o dziwo. Więc nie wiem, dlaczego tam nie było. Może to było specjalnie, może jakieś niedopatrzenie. Nie wiem. Tak czy siak, tu na przykład góry mamy porośnięte jakimiś drzewami i tak dalej. Co wygląda też ciekawie. Nie wiem, czy by czasem... A nie, w sumie na statku się przespaliśmy. Nie wiem, jak tam z paliwem, ale z paliwem dobrze, bo niedawno tankowałem. Przed odcinkiem. Tak więc... Myślę, że nie powinno być z tym problem. Powinniśmy na spokojnie dojechać. No, paliwa nam starczy na 272 km, tak więc... Spoko. Jest okej. Okay. Tutaj tu już grzejemy, ile fabryka dała. Noc, autostrada. Żyć, nie umierać. Byle się nie wypieprzyć gdzieś na łuku albo coś. I żeby nam się ktoś nie wpierdzielił pod koła. Bo to też nie będzie zbyt przyjemne, bo raczej wątpię, że... Teraz ta kosę wyhamuje. Przy takiej prędkości. O ile dobrze pamiętam, teraz mamy prawie całą... Cały czas pustą... wróć, prostą drogę. Tak jak mówiłem. Więc... Lecimy, lecimy, płyniemy po tej autostradzie. Ostatnio też jakoś tak, kurczę, stwierdziłem, że dzisiaj muszę nagrać, bo ostatnio to tak nic nie było wrzucane, prawda? To takie trochę, tak jak wiecie po poprzednich filmikach, trochę przeziębiony byłem de facto. Później już stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać, bo będzie więcej niż kurwa to warte. Tak więc, no, nie będę się dzielił swoją ebolą z wami, bo to nie ma sensu. Tak więc dzisiaj mam tak wolne mieszkanie, mogę sobie normalnie nagrać bez problemu, nikt mi nie będzie łaził, kręcił się i tak dalej. Mogę sobie trochę pogadać, pojeździć, nie wiem, coś tam nagram, na pewno coś nagram. Połechtać kurwa ego. Pociesznie coś wrzucić na YouTube'a. Za chyba od dobrych 3 dni się nic nie pojawiło, no ale nie miałem nic nagrane, nawet nie miałem kiedy tego nagrać, choćbym chciał. Dlatego też tak jakoś pusto było ostatnio. Ale dobra. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba nagrywać. Trzeba jechać w tym momencie, oho. Tutaj nie za bardzo będzie jak wymanewrować. To trochę sobie zejdę z gazu. Dogonić tą osobówkę to na razie jej nie chcę, gdyż no nie będę miał po prostu jak jej wyprzedzić nawet. Chociaż już jesteśmy prawie w mieście, w Olbie, jak się nie mylę. Już widzę punkt na GPS-ie, w którym mam się zatrzymać. Czyli de facto już niedużo zostało. Gdzie tu czasem miałem skręcić? Pewnie, że tak. No okej. Okay. Uuu, hamujemy, panie. Co za dużo, to niezdrowo. Długi ten trzeci pas, w sumie, ten dodatkowy. Rzadko kiedy się takie zdarzają w tej grze. No ale... Jakoś dojechaliśmy, prawda? Bez stłuczek, bez większych problemów. Nawet... Bez większego łamania przepisów poza prędkością, ale to tak. To by na to patrzył, poza fotoradarem. Kończy ci się paliwo. Przecież mam jeszcze na 150 km, dajcie mi żyć. Już nie przesadzajcie, że mi się kończy. Fakt faktem trochę przejechałem, no ale nie przesadzajmy, tak? Sobie ładnie. Już w korku jeszcze postoimy zapewne. No co? Jak mogłoby być inaczej? No i jedziemy. Tam z tyłu też trochę ich stoi.
No, bo tu światła są, no to ciekawe. No dobra, to ja już tutaj się zatrzymam. Nie będę wjeżdżał na skrzyżowanie. Jeszcze mi obtrąbią albo coś. Bo pizną we mnie, jak będą z autostrady zjeżdżać. Zbluzgają. Po co to komu? Po co nerwy? Mam smie w lewo skręcić. Dobra, jedziemy. Chociaż minimalnie zachowujmy się kulturalnie na tej drodze. Minimum chociaż. Olbia. Nie no, te światła są tragiczne. Nie da się ukryć. Tamten gość w ogóle chyba na czerwonym pojechał, czy mi się wydawało? Czerwonym samochodem na czerwonym siedle, co? Myślałem, że jak jest czerwony, to mu wszystko wolno? Skoro czerwony, to pewnie na zielonym stoi. Dobra, jedziemy powoli. Już jesteśmy prawie u celu. Więc ładnie jakoś łuczek weźmiemy. Czyli na ten pas net można. Bynajmniej mam pewność, że o nic się zahaczę. I chyba do pospet mam dojechać, prawda? No i oczywiście już do mnie tam piszą. Oj, 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 oj. Tu delikatnie wejdziemy sobie w łuk. Tak, tutaj mam dojechać. No i dobra. Witamy. Jesteśmy już u celu naszej podróży. Nie będę naciskał Enter. Kulturalnie se zaparkuję. Zawsze trochę punktów doświadczenia. Okej. Okay. Nie, nie w tą stronę kierata. Uwielbiam, jak mi się myli. W sumie mógłbym jeszcze podciągnąć do przodu. W sumie nawet na dobre wyjdzie. W drugą stronę. I jedziemy. Trochę go wygnijmy jeszcze. Okej. Okay. Teraz prostujmy. I powinno być w miarę spoko. Patrząc po lusterku, jest ok. No. Oj, 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 oj. Minimalnie. Ok. Ręczny. Dziękuję. No tak więc to było na tyle, tak więc. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!